Jaki wykrywacz wybrać, aby odpowiednio przygotować się do tego typu poszukiwań? O tym będę opowiadał w nowej serii odcinków o wykrywaczach metali pod meteoryty. Zapraszam serdecznie. Nazywam się Janusz Kosmowski i zajmuję się poszukiwaniami meteorytów od wielu lat. To jest piętka meteorytu kamiennego, a to jest płytka meteorytu żelaznego. Tego typu obiektów możemy szukać za pomocą wzroku, ale są momenty i miejsca, gdzie możemy ich szukać tylko i wyłącznie za pomocą wykrywacza metali. Jakiego wykrywacza metali użyć, aby tego typu obiekty znajdować? Czy każdy wykrywacz jest w stanie wykryć zarówno taki meteoryt, jak i taki? Meteoryty dzielimy na dwie kategorie: meteoryty kamienne oraz meteoryty żelazne. Meteoryty żelazne znajdzie każdy wykrywacz, natomiast meteoryty kamienne już nie każdy. Trzeba dobrać odpowiedni sprzęt do tego typu poszukiwań. Wykrywacze metali dzielimy na dwie grupy: wykrywacze analogowe oraz cyfrowe. Zarówno jedne, jak i drugie nadają się do poszukiwania meteorytów żelaznych oraz meteorytów kamiennych. Są wykrywacze, które są w stanie nie tylko zauważyć meteoryt w gruncie, ale również potrafi rozróżnić go pomiędzy kamieniami magnetycznymi, rudami darniowymi i innymi tego typu obiektami. Są takie wykrywacze, są też inne wykrywacze, i tańsze, i droższe, których również możemy używać do poszukiwań meteorytów. Najważniejsze, żeby reagowały na kamienie magnetyczne, ponieważ na żelazo reagują wszystkie i tego typu wykrywacze znajdą na pewno meteoryt żelazny. Natomiast meteoryt kamienny to już jest troszkę inna półka. Tutaj musimy się skupić na tym, aby wykrywacz reagował na kamienie magnetyczne i w ten sposób również będzie reagował na meteoryty. Dzięki odpowiednim ustawieniom i odpowiednim sprzętom możemy sprawdzać, czy dany wykrywacz jest w stanie tylko widzieć kamienie magnetyczne i meteoryty, czy również jest w stanie rozróżniać je pomiędzy sobą. Wiele wykrywaczy reaguje tylko na metale kolorowe oraz żelazo. Nie reaguje na kamienie magnetyczne, oprócz tego mają jeszcze dość mały zasięg. Są to z reguły wykrywacze z niskiej półki o niższych cenach. Bywają jednak też wykrywacze analogowe właśnie w takich małych cenach, które mimo wszystko i mimo niezbyt dużego zasięgu potrafią reagować na kamienie magnetyczne i od takiego wykrywacza warto jest rozpocząć swoją przygodę z poszukiwaniami meteorytów. Jest wiele wykrywaczy, które reagują na żelazo oraz metale kolorowe, ale niektóre z nich nie reagują na kamienie magnetyczne. Czy jest to potrzebne w ogóle w poszukiwaniach? Jest to bardzo ważny element, ponieważ oprócz poszukiwań meteorytów, wykrywacza metali możemy używać również do wielu, wielu innych poszukiwań. Jeżeli znajdujemy się w jakimś miejscu, gdzie nie znamy dokładnie historii danego terenu, taki wykrywacz, który reaguje na kamienie magnetyczne, może nam bardzo dużo powiedzieć o terenie, w którym się znajdujemy. Możemy znaleźć na przykład nie tylko kamienie magnetyczne oraz meteoryty, ale również cegły, dachówki, ceramikę i to może nam powiedzieć o tym, że w tym miejscu znajduje się siedlisko, które może być bardzo cenne historycznie i archeologicznie. W ten sposób możemy wzbogacić nie tylko swoje poszukiwania oraz wiedzę, ale również dopomóc archeologom, aby odnajdować ciekawe miejsca, ciekawe eksponaty i wspierać nasze dobra kultury. Wielu z Was zapewne ma różnego rodzaju hobby. Mnie interesują meteoryty, dlatego kupiłem wykrywacz metali, chodzę po polach i szukam tego typu obiektów. Chciałbym się z Wami tą wiedzą podzielić, dlatego też będę opowiadał w kolejnych odcinkach o tej tematyce. Chodząc po polach, często widujemy różnego rodzaju kamienie. Możemy wśród nich szukać meteorytów. Możemy również zbierać same kamienie, które są również bardzo fajne. Można znaleźć ciekawe okazy, zrobić sobie kolekcję. Warto jest też wybrać się na giełdę minerałów i skamieniałości, gdzie pokazane są zarówno kamienie, jak i meteoryty. Dzięki temu będzie nam potem łatwiej na polu rozróżnić, na co warto jest zwrócić uwagę, co warto jest podnieść, co warto wziąć do domu. W pierwszym odcinku z nowej serii o poszukiwaniach meteorytów za pomocą wykrywacza metali będę testował wykrywacz Spektrum firmy Duratec, za pomocą którego również możemy szukać meteorytów zarówno kamiennych, jak i żelaznych. Zapraszam Was wszystkich do nowej serii odcinków o poszukiwaniach meteorytów za pomocą wykrywaczy metali. Będę przeprowadzał testy oraz pokazywał ustawienia danego wykrywacza pod tego typu poszukiwania. Serdecznie zapraszam.